Malowniczy krajobraz Sardynii skrywa relikt sprzed powstania egipskich piramid. Tak zwane Monte da Coddi powstało w okolicach 4000 do 3650 lat przed naszą erą. Jest to więc doskonały przykład wysoko rozwiniętej architektury i budownictwa w czasach, kiedy ludzkość nie posiadała nawet koła. Badacze pracujący na stanowisku Monte da Coddi określają to miejsce jako prehistoryczny ołtarz, taras widokowy, piramidę schodkową, a nawet starożytny zikurat. Najstarsze ślady aktywności w tym rejonie są datowane na okolice 4000 lat przed naszą erą. Jest to zatem konstrukcja sięgająca czasów neolitu. Badacze uważają, że w pierwszym etapie budowy wzniesiono tam platformę o wysokości około 5,5 metra, na którą można było się dostać za pomocą rampy. To miejsce zostało następnie opuszczone i prawdopodobnie zniszczone około 3000 lat przed naszą erą. Dopiero 200 lat później rozpoczęła się faza odbudowy, związana już jednak z zupełnie inną kulturą. Wtedy też konstrukcja została powiększona, dodano pokrycie ziemnokamienne, a platformę drugiej kondygnacji przyjęto w formie ściętej piramidy schodkowej o wysokości do 10 metrów. Na szczyt można było się dostać szerszą 42-metrową rampą, zbudowaną tuż nad poprzednią. Spekulacje badaczy zakładają, że miejsce to zostało ostatecznie opuszczone przed nadejściem okresu nuragijskiego na Sardynii, a więc w okolicach 1800 lat przed naszą erą. Biorąc pod uwagę, z jak dawną historią mamy do czynienia, naukowcy zdają sobie sprawę z tego, że ten niezwykły kompleks pozostaje pełen tajemnic. Wciąż nie mamy tak naprawdę jasności co do realnej funkcji dla tej imponującej konstrukcji. Jest to jednak niezaprzeczalny przykład na zaawansowane zdolności w zakresie architektury i budownictwa w okresie neolitu, w czasach, kiedy to ludzkość dopiero co zagłębiała się w rolnictwo, nie mówiąc już o skomplikowanych narzędziach. Jak myślicie, ile czasu i pieniędzy mogłoby zająć stworzenie identycznej struktury w naszych czasach? Zapraszam Was do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności. No i oczywiście życzę Wam wszystkim udanego dnia.